Boże obietnice. Są one jednym z najważniejszych aspektów Słowa Bożego. W Biblii znajdziemy ponad 7 tysięcy bardzo dokładnych i wspaniałych obietnic, które Bóg złożył ludziom. W dzisiejszym nauczaniu Lestera Samrala przyjrzymy się tym obietnicom z wielu stron. Te obietnice są wspaniałymi diamentami prawdy. Są piękne i zapierają dech w piersiach. Przywitajmy doktora Lestera Samrala. Chcielibyśmy Was powitać na chrześcijańskich lekcjach biblijnych. Studiujemy Słowo Pana w powiązaniu z obietnicami Bożymi. Bóg jest Bogiem przymierza. Bóg jest Bogiem, który składa zobowiązania, a te zobowiązania my określamy jako obietnice. Coś, czego On dotrzyma. A studiując Boże obietnice na dzisiejszej lekcji odniesiemy się do Bożych obietnic, które sprawiły, że mężczyźni lub kobiety stały się sławne. Niektórzy widzą Boże obietnice, słyszą Boże obietnice, są poruszeni Bożymi obietnicami, a i tak pozostają tacy sami. A są tacy, którzy powiedzieli, to jest prawda, ja to biorę, ja to przyjmuję i oni stają się tym, czym wcześniej nie byli i stają się tym, czym wcześniej nie mogli być, bo złapali się czegoś większego niż oni sami, a to były Boże obietnice. W tej lekcji będziemy zmagać się z tym, co nieuchwytne, z większym niż my, wspanialszym niż my. Czy Boże obietnice mogą sprawić, że osoba, kobieta czy mężczyzna stanie się większa niż mogłaby być w każdy inny sposób na tej ziemi? Z Biblii dowiadujemy się, że Bóg nie uczynił żadnych specjalnych obietnic dla ludzi, a dał je osobom, które ośmieliłyby się przyjąć i uwierzyć, że Jego Słowo jest prawdą i oni zechcieli wykorzystać tę szansę. Zrozumcie to. Wiara zawsze jest szansą. Lepiej w to uwierzcie. Aby oni mogli działać według Słowa, które Bóg obiecał, to nie jest tylko słuchanie Słowa. To jest akceptowanie, wiara i działanie według tego Słowa. Wszyscy mamy Biblię. Można nawet niektóre kupić za 98 centów, wiecie? Albo można je kupić za $200, jak sądzę. To samo Słowo w środku. Tu nie chodzi o to Słowo. Tu chodzi o to, co Ty robisz z tym Słowem. Czytałem, że Napoleon, wielki imperator Francji, przeglądał swoje wojska w okolicach Paryża. Jego koń nagle stał się nieposłuszny. Imperator puścił lejce konia w czasie wydawania komendy, a ożywione zwierzę odskoczyło i imperator był w niełatwej sytuacji. Był w niebezpieczeństwie, że zostanie zrzucony na ziemię i poważnie zraniony. Młody szeregowy stojący w szeregu bez rozkazu skoczył do przodu, złapał uzdę konia i uratował generała od upadku. Gdy imperator zobaczył, co się stało, spojrzał na młodego szeregowego i powiedział nagle: dziękuję, kapitanie. Młody człowiek odpowiedział: którego pułku, sir? Napoleon odpowiedział: zatrzymam cię w mojej straży. Dziękuję, sir. Napoleon pogalopował dalej na swoim koniu, a szeregowy odłożył swój stary muszkiet, poszedł w kierunku grupy oficerów. Jeden z nich zganił go za złamanie szyku, a kapitan odpowiedział, czyli szeregowiec odpowiedział: sir, ja jestem kapitanem straży imperatora. Oficer krzyknął do niego: zwariowałeś? Kto powiedział ci, że jesteś kapitanem? Żołnierz wskazał na imperatora i powiedział: on tak powiedział, sir. Oficer odpowiedział: przepraszam, kapitanie, nie miałem pojęcia o pana awansie. Widzicie, imperator przemówił. Wielu z nas zostałoby szeregowymi do końca życia. Poszlibyśmy i opowiadali innym, wiesz co, po tym jak go uratowałem, on robił sobie ze mnie żarty i nazwał mnie kapitanem, chociaż widzi przecież moje ubranie i widzi, że nie byłem kapitanem. I staliby tam i służyli jako szeregowcy aż do śmierci. A to był młody człowiek, który uwierzył w to, co usłyszał. Uwierzył w to, co zostało mu powiedziane.
Wiecie, jeśli imperator to mówi, to nieważne jak wyglądasz, nieważne czy masz stosowny mundur, liczy się tylko to, co on powiedział. A jeśli my możemy wierzyć w imperatora, to dlaczego nie możemy wierzyć w to, co Bóg mówi? Dlaczego nie możemy wziąć Bożych obietnic i sprawić, aby były zasobne i prawdziwe i potężne w naszych życiach? Jak mężczyźni czy kobiety stają się wielkie przez Boże obietnice? Hebrajczyków 11:6 mówi, że musisz wierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. Że jeśli możecie wierzyć, że Bóg jest i że On jest nagrodą dla tych, którzy Go szukają, to masz to już załatwione. W Słowie Bożym takim człowiekiem jest Noe. W Księdze Rodzaju 6:18 Bóg powiedział do Noe, ale z Tobą zawrę moje przymierze. To było polecenie. My nie wiemy, ilu ludzi żyło w tamtych czasach. Ludzie rozmnażali się na ziemi przez 2000 lat, ale Bóg powiedział, z Tobą zawrę moje przymierze i Ty wejdziesz do arki, Ty i Twoi synowie, i Twoja żona i żony Twoich synów z Tobą. On wierzył, on był posłuszny i to sprawiło, że był inny od reszty świata. On zaakceptował Boże obietnice, a Bóg powiedział, ja zawrę przymierze z Tobą. A gdy wyszedł z arki, nikogo już nie było, więc Bóg musiał ustanowić przymierze z nim. W Księdze Rodzaju 8:21 Słowo Boże mówi, i Pan poczuł miłą woń, i Pan powiedział w swoim sercu, nie będę więcej przeklinał ziemi z powodu człowieka, bo myśl serca człowieka jest zła od jego młodości. Nie wytracę więcej wszystkiego, co żyje, jak teraz uczyniłem. Przymierze, obietnica. Bóg dotrzymał tej obietnicy aż do dzisiaj. Noe uwierzył w nie, zaakceptował, zapisał je w księdze. Jest tam właśnie teraz. Również Księga Rodzaju 9:13 mówi, kładę na obłoku mój łuk, który będzie na znak przymierza między mną a ziemią. I Bóg dotrzymał tego przymierza od tamtego dnia aż do dzisiaj. Noe wierzył w tą obietnicę, działał na jej podstawie i to jest powód, dla którego zapisał się na kartach historii jako jeden z najbardziej znanych osób, jakie żyły na ziemi. I nie mówi się, że on był mądry, że był wielki, nie mówi się, że był dobrze zorganizowany, ale mówi się, że on wierzył w to, co Bóg powiedział i to spowodowało wielką zmianę w świecie. Czyta się też w Biblii o człowieku zwanym Abrahamem i Bóg powiedział o nim w Księdze Rodzaju 12:2-3, a uczynię z ciebie wielki naród. Jeśli chcecie wiedzieć, jak wielki on jest, to spójrzcie na siebie rano i powiedzcie, uczynię z ciebie wielki naród. Nie było wielu takich w historii ludzkości. Było ich miliony, ale nie stali się wielkimi narodami. Ale tutaj był człowiek, jeden człowiek i Bóg spojrzał na niego i powiedział, uczynię z ciebie wielki naród. Słuchajcie, gdyby on w to nie uwierzył, to by nie zadziałało. Gdyby on tego nie zaakceptował, to by nie zadziałało. Ale on powiedział, ja wierzę i akceptuję Boże obietnice. One muszą działać. On sprawił, że one zadziałały. On powiedział, błogosławię cię. Ja sprawię, że twoje imię będzie wielkie. I ja mogę przez cały dzień mówić o tej tylko jednej myśli, o tej jednej osobie. Czy wiecie, że największe imię dzisiaj na ziemi to Abraham? Powiesz, nie, to imię to Jezus. Mylisz się o setki milionów. W całym świecie muzułmańskim, gdzie jest ponad 700 milionów ludzi, Abraham to ich ojciec, a Jezus jest gdzieś między prorokami. On na pewno nie jest synem Boga i zbawcą świata, jeśli o nich chodzi. I są inne narody na świecie, które bardzo poważają Abrahama, tak jak wszyscy Żydzi na ziemi, ale imienia Jezus Chrystus oni ani nie kochają, ani nie doceniają. Gdy Bóg powiedział, ja sprawię, że twoje imię będzie wielkie, był wtedy tylko jeden człowiek, który nie wykonał złej roboty, prawda? Ale Abraham musiał w to uwierzyć, rozumiecie? To się nie stanie, dopóki tego nie złapiesz, nie zatrzymasz i nie przetrawisz. I to nie stanie się cząstką ciebie. Wszyscy powiedzą, że w końcu dotarło do was, że możecie stać się sławni. Możecie stać się wielcy. Jeśli złapiecie się Bożych obietnic i weźmiecie je i uwierzycie w nie, i nie tylko uwierzycie, ale będziecie działać zgodnie z nimi. Kiedy wróciliśmy kilka lat temu z misji, nie mieliśmy zupełnie nic.
Oprócz tego kawałka posiadłości, który spłacaliśmy przez 15 lat i w końcu go spłaciliśmy. Zapłaciliśmy $43,000 za niego w tamtym czasie i myślę, że przez ten czas, zanim go spłaciliśmy, to jego wartość wzrosła do $1,000,000. 10 akrów na samym wzgórzu. To było wszystko, co mieliśmy. Szukaliśmy w całym mieście miejsca, w którym moglibyśmy postawić jakieś biuro i nie mogliśmy nic znaleźć i nie wiedzieliśmy, co zrobić. Jeden z kaznodziejów powiedział mi w twarz, wielu z was zna jego imię. On powiedział, zanim będziesz miał 50 lat, to jesteś skończony. A ja powiedziałem, a ty jesteś kłamcą. Ja w to nie wierzę, nie akceptuję tego. Powiedziałem, ty nie jesteś Bogiem. I rozmawiałem z Bogiem, a Bóg powiedział, ty nie jesteś skończony, ty jeszcze nie zacząłeś. Lepiej zacznij biec. I od tej pory cały czas biegnę, tak szybko jak tylko mogę, bo Bóg powiedział, biegnij. Bóg powiedział, jeśli podpiszesz się swoim imieniem, to ja stanę za tym. My podpisaliśmy kontrakty na $1,000,000, a gdyby oni tylko wiedzieli, jak mało mieliśmy wtedy, to uciekliby od nas. Tak szybko, jak tylko by mogli, uciekliby od nas. Poszedłem do banku w mieście i oni powiedzieli, pożyczymy ci ile tylko chcesz, jeśli złożysz swoje należności w naszym banku. Chciało mi się śmiać, nie wiedziałem, co mam robić. My nie mieliśmy żadnych należności. Ja powiedziałem, tak, umieścimy je w waszym banku. Jeśli pożyczycie mi pieniądze, to je tam umieszczę. Jestem porządnym człowiekiem, dotrzymuję obietnic. I Bóg nam przyniósł takie powodzenie w tym miejscu, że nawet sobie tego nie wyobrażacie. Zazdroszczą nam teraz całe Stany Zjednoczone Ameryki. To miejsce tak prosperuje. Możecie jechać do każdego zakątka w tym kraju i oni tam wiedzą, że my dobrze prosperujemy. I nikt nie musi im tego mówić, oni jakoś sami się dowiadują. I ja to uwielbiam. Bogu niech będzie chwała. To nie jest żaden zaszczyt być spłukanym. To nie jest żaden zaszczyt iść do telewizji i powiedzieć, jeśli nie pomożecie mi dzisiaj, to jutro już mnie tu nie będzie. Chwała Panu, ja będę tutaj aż do śmierci, rozumiecie? Jeśli Bóg będzie to musiał zrobić w ponadnaturalny sposób, aby ptaki mi to przyniosły, to ja po prostu otworzę torbę i to wezmę. My się nie boimy Boga i my działamy na mocy Jego obietnic. My nie tylko myślimy o nich i nie patrzymy na przeciwieństwa. Podpisaliśmy kontrakt na naszą pierwszą telewizję na wartość ponad $1,000,000, a może nawet nie mieliśmy 1,000. Albo jesteś szalony, albo masz wiarę, jedno albo drugie. I Bóg to wykonuje i zaspokaja potrzeby w cudowny sposób. Kiedy doktor w stanie Oregon daje ci $65,000, a ty go nawet nie znasz osobiście, on tylko mówi, że słyszał, jak głosiłeś na spotkaniu, to wtedy wiesz, że Bóg robi to dla ciebie. A gdy Bóg mówi, że to zrobi, to to zrobi. A co on musi zrobić, to dostać się do nas. Takim Bogiem on jest. On dostał się do Abrahama i mówił, sprawię, że Twoje imię będzie wielkie, będziesz błogosławieństwem. Błogosławię tych, którzy Cię błogosławią, a przeklnę tych, którzy Cię przeklinają. Tak samo jest teraz. Nie możesz przekląć osoby, którą Bóg pobłogosławił. Spróbuj tylko, a zobaczysz, w jakie wpadniesz tarapaty. Nie możesz przeklinać dzieci Bożych. Nawet jeśli chcesz, to nic im się nie stanie. Jeśli Bóg Cię błogosławił, to jesteś błogosławiony. Można to też odwrócić. Jak można pobłogosławić tego, kogo Bóg przeklął? Spróbuj pobłogosławić kraj pełen diabłów i pełen pogaństwa. Spróbuj ich pobłogosławić, jeśli chcesz, i tylko patrz, jak on się zapada w przepaść i już go nie ma. Ale pobłogosław tego, kogo Bóg pobłogosławił, a on będzie wzrastał i wzrastał i w końcu będziesz musiał zadzierać głowę, żeby go zobaczyć. Ile osób się cieszy, że Bóg ich pobłogosławił? Widzimy to też na przykładzie człowieka imieniem Jakub. W Księdze Rodzaju, rozdział 27, werset 28. Niech Bóg da ci z rosy nieba i żyzność ziemi oraz obfitość zboża i wina. Niech ludzie ci służą i niech ci się kłaniają narody. To jest cała rasa żydowska na ziemi. Oni są potomkami Jakuba. Bądź Panem twoich braci. A to oznacza świat arabski, jeśli nie wiecie, o kim on mówi. Bądź Panem Twoich braci i niech Ci się kłaniają synowie Twojej matki. Niech będzie przeklęty, kto Cię przeklina, a niech będzie błogosławiony, kto Cię błogosławi. A Jakub mówi, ja to przyjmuję, ja to akceptuję. A 3000 lat później to wciąż działa. Możesz błogosławić swoje dzieci przez to, że przyjmujesz Boże obietnice i stać na nich w imieniu Jezusa. Ale często jest tak, że akceptujemy Boże obietnice i przychodzą problemy, a my mówimy, lepiej znajdźmy jakieś zabezpieczenie. Hej, zabezpieczenie jest właśnie tutaj, w Biblii. To jest zabezpieczenie.
Wierzycie w to, co mówię? Jeśli będziemy wiedzieli, że Bóg ma na myśli to, co mówi i mówi to, co ma na myśli, to wtedy zaakceptujemy Boże obietnice i biegniemy z nimi i jesteśmy jak ten człowiek tutaj aż do tego ostatniego dnia. No może tego nie wiecie, słowo Jakub i jego imię Izrael, które Bóg mu dał, jest najbardziej popularnym imieniem w całej Biblii. Ponad 1000 razy. Więc Bóg wziął nikogo i zrobił z niego kogoś, bo on złapał się Bożej obietnicy i trzymał się jej i powiedział, tak, ja to akceptuję. I ona stała się prawdziwa w jego życiu, bo on ją zaakceptował. Jest wiele takich przykładów w Słowie Bożym, przez które możemy pokazać ludzi, którzy wzięli Boże obietnice i stali się kimś przez nie. Wspaniałym przykładem jest Józef. Przeczytacie w Księdze Rodzaju, rozdział 50, werset 24 i 25. Potem Józef powiedział do swoich braci, ja umrę, ale Bóg na pewno was nawiedzi i wyprowadzi z tej ziemi do ziemi, którą przysiągł Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Józef zobowiązał więc przysięgą synów Izraela i powiedział, Bóg na pewno was nawiedzi, a wtedy zabierzecie stąd moje kości. I Józef umarł, mając 110 lat, zabalsamowano go i złożono do trumny w Egipcie. Prawie 400 lat później ta trumna wywędrowała z Egiptu. To była najśmieszniej wyglądająca grupa, jaką kiedykolwiek moglibyście sobie wyobrazić. Oto ci wszyscy ludzie wychodzący z Egiptu i na samym środku była instalacja z trumną na środku. Oni powiedzieli, chwileczkę, mamy tych wszystkich ludzi tutaj, co my robimy z tą trumną? Oni powiedzieli, to są kości Józefa. Józef miał wiarę w Boga, miał zaufanie w Bogu, że Bóg zabierze go z niewolnictwa i zrobi z niego premiera Egiptu. I Bóg zrobił dla niego tą wspaniałą rzecz, bo on nie chciał, aby jego kości zostały w tej ziemi, bo on chciał, aby jego kości powędrowały do ziemi Boga i spoczęły w ziemi obiecanej, w ziemi błogosławionej przez Boga i powiedział, tylko nie bierzcie moich kości stąd teraz, bo Bóg powiedział mi, że On zabierze stąd nas wszystkich i ja chcę, żeby moje kości tu zostały, aż my wszyscy wyjdziemy. A gdy my wszyscy wyjdziemy, to moje kości też wyjdą. I moje kości będą świadkami i dowodem Bożej obietnicy. Że Bóg powiedział, że On wyprowadzi nas z tej ziemi i zaprowadzi nas do naszej własnej ziemi i to jest Boża obietnica. I moje kości wydadzą werdykt temu, co powiedział Bóg i oni trzymali tam Jego kości. A gdy wymaszerowali, to te kości wymaszerowały razem z nimi. Kość za kością, prosto do ziemi obiecanej i Józef wciąż głosił i wciąż mówił. 400 lat później on mówił, wierzę w Boże obietnice i moje kości wierzą w Boże obietnice. Niech wasze kości krzyczą. Nie bądźcie tylko jednymi z wielu na cmentarzu. Podskakujcie i krzyczcie w imieniu Jezusa. Niech wasze kości wołają. Powiedzcie, że to niemożliwe, ale nie mówcie tego Elizeuszowi, bo oni rzucili ciało młodego, nieżyjącego człowieka na jego kości i ten człowiek został przywrócony do życia. On zauważył, że leży w grobie jakiegoś człowieka i uciekł stamtąd, a to były kości Elizeusza. On miał więcej mocy w kościach niż niejedna osoba z nas ma za życia. Kiedy patrzymy na człowieka jak Mojżesz, Bóg złożył mu obietnicę. On był samotnym pasterzem. On był pasterzem przez 40 lat. On był nikim, po prostu nikim. I gdzieś na pustyni on nie widział żadnej cywilizacji przez 40 lat. On nie miał żadnego kontaktu ze światem przez 40 lat. I Bóg przemówił do niego i powiedział, chcę, żebyś wyprowadził moich ludzi. I Księga Wyjścia 3:12 mówi nam, gdy wyprowadzisz ten lud z Egiptu, będziecie służyć Bogu na tej górze. On był na górze Choreb. Zwie się ona teraz górą Synaj. On tam pasł owce i on nie był pewien, czy Bóg może zrobić to wszystko, o czym mówił. Jeśli myślicie, że to było małe zadanie, to chciałbym was poinformować, że on miał ponad 2 miliony ludzi. A oni wcześniej nie mieli przywódcy, oni byli jak owce. Potrzebujesz kilku psów, aby utrzymać je w ryzach. I on to wiedział. Oni byli niewolnikami, oni nawet nie byli wolnymi ludźmi. Nie umieli trzymać miecza ani włóczni. Jedyne, co umieli, to układać cegły. Oni byli robotnikami, niewolnikami. A Bóg powiedział, wyprowadź ich. On powiedział, tak, Panie. A Bóg powiedział, aby pokazać ci, że ja to do ciebie mówię, to przyprowadzisz ich wszystkich na tą górę tutaj. On powiedział, przyjmuję to. I wiecie, co się stało? On wyprowadził tę grupę ludzi z Egiptu i przyprowadził ich do tej góry, a to była góra, gdzie Bóg dał 10 przykazań.
I ta właśnie góra to była ta, gdzie on po raz pierwszy spotkał Boga jako nikt, a wrócił jako ktoś, prowadząc 2 miliony ludzi. On zaakceptował Boże obietnice. Boże obietnice są prawdziwe. Boże obietnice są wspaniałe. Boże obietnice są dla Ciebie i dla mnie. Spijajcie Boże obietnice. I tak jak powiedział Kenneth Copeland dzisiaj rano, nie bierzcie swoich obietnic z tych pudełek obietnic za $1.98. To tak jak jedzenie witamin, a nigdy nie zasiadanie do stołu. Wtedy na pewno umrzesz. Jesteście tu wciąż? Czytacie Słowo Boże? Czytajcie je strona po stronie, a nie litera po literze. Czytajcie wcześniejsze i późniejsze wersety i zobaczcie, co on powiedział wcześniej i później. To jest tak samo dobre, jak to, co jest w środku. Prawie każda obietnica w Biblii ma słowo jeśli na początku. Lepiej weźcie to jeśli, bo inaczej one nie będą działać. Nie można po prostu wejść do Bożego skarbca i zabrać wszystkie skarby i wyjść i używać ich tak, jak sobie chcesz. On ma pewne prawa, które towarzyszą tym skarbom i musicie je znać, zanim sięgniecie po Boże skarby, Boże obietnice. Sięgnijmy po nie w imię Jezusa. Byli też inni, o których powinniście wiedzieć, jak na przykład Jozue. Mojżesz umarł. Myślicie, że to jest łatwe? Nasz naród miał tylko jednego przywódcę w historii, jednego, to był Mojżesz. Oni go mieli przez całe swoje życie, 40 lat. Jego głos to był jedyny głos, który oni kiedykolwiek słyszeli i byli mu posłuszni. I wtedy on umiera. I ten młodszy człowiek, zwany Jozue, nagle mu powiedziano, teraz jest to Twoje zadanie. On umarł. Bracia, on się trząsł od stóp do głów. On powiedział, ci ludzie nie pójdą za nikim na świecie oprócz Mojżesza. A potem Bóg przemówił do niego i powiedział, Jozue, ja przeprowadzę cię przez Jordan. On powiedział, akceptuję to. I on został Bożym przywódcą. Poprowadził tych ludzi do ziemi, podzielił ją dla nich i oni mogli być wtedy takim narodem, jakim Bóg chciał, aby byli. On mógł zrobić tak, jak jego przodkowie zrobili 40 lat wcześniej i powiedzieć, myślę, że wezmę ich z powrotem na pustynię, jeśli nie masz nic przeciwko temu. Boję się iść dalej. Więc po prostu wrócę się, a wtedy kolejne pokolenie mogłoby umrzeć na pustyni. Ale on tak nie zrobił. On przyjął Bożą obietnicę, szedł w Bożej obietnicy, a Bóg uczynił dla niego cuda, tak samo jak dla Mojżesza. I Bóg go pobłogosławił, tak samo jak pobłogosławił Mojżesza. Bóg był mu wierny, tak samo jak był wierny Mojżeszowi. Bóg jest dobrym Bogiem i lepiej w to uwierzcie. Mógłbym tak wiele dni cytować Stary Testament, ale chodźmy do Nowego. Jest tu w Nowym Testamencie coś pięknego. Spójrzcie na Łukasza 2,25. Był sobie człowiek imieniem Symeon, o którym nigdy nie słyszeliście. Było wiele ludzi, o których wiele się nie słyszy, ale naprawdę wam się spodobają. A był w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Ten człowiek był sprawiedliwy i bogobojny, oczekujący pociechy Izraela. On czekał, aż Izrael wróci do Boga, a Duch Święty był nad nim i objawił mu Bóg przez Ducha Świętego, a było to zanim Jezus się narodził, że nie ujrzy śmierci, a był on bardzo starym człowiekiem, dopóki nie zobaczy Chrystusa Pańskiego. Każdego dnia on mówił, Bóg zbawi Izrael, Bóg zbawi Izrael, a Bóg powiedział, zobaczysz Zbawiciela, zanim umrzesz. Ależ Panie, ja mam 99 lat, nieważne, czy masz 299 lat, i tak zobaczysz Zbawiciela, zanim umrzesz. Tylko zostań w świątyni, a On przyjdzie. I pewnego dnia przychodzi Maria, niosąc małe dziecko. Bóg powiedział, to On, pośpiesz się. Ten staruszek przyszedł, złapał go, mówiąc, daj mi go podtrzymać. On jest Zbawicielem od Pana. On jest Mesjaszem. To musiało sprawić, że Maria była zadowolona. Przychodziły do niej anioły, przychodzili do niej mędrcy, a tu był święty człowiek, żyjący w świątyni. I on powiedział, to jest Ten, który uwolni ludzi Izraela i ludzi z całego świata. On złapał Bożą obietnicę i stał twardo, a Bóg go nie zawiódł. Jeśli Bóg daje ci obietnicę, Bóg cię nie zawiedzie. I zamiast czytać dalej Biblię,
Byliśmy w Tybecie i podróżowaliśmy prawie każdego dnia. Jeśli głosiliśmy w jakiejś misji, to były tam 2-3 noce i szliśmy dalej. Byliśmy tam 3 miesiące, podróżując po tej części świata i pewnej nocy mieliśmy spotkanie na ulicy przed takim miejscem, gdzie się trzyma konie. I w tej nocy już poszliśmy odpocząć, a spaliśmy na strychu, na górze i ktoś wspiął się po schodach i zaczął pukać i walić w drzwi, a my powiedzieliśmy, nie, nie, czego chcesz? A oni powiedzieli nam historię, w którą nie uwierzycie. To byli wierzący, starsi ludzie. Ich kościół był 3 dni drogi stąd, w tamtą stronę. My zmierzaliśmy na północ i południe, a oni byli z zachodu. 3 dni drogi. I oni powiedzieli, że oni mieli problem w swoim kościele, wielki problem w kościele i nie mogli go rozwiązać. I Duch Święty przemówił do nich i powiedział, jeśli pójdziecie w 3-dniową podróż, to spotkacie białych ludzi, którzy mnie znają i oni rozwiążą wasz problem. Więc oni posłali 3 starszych z kościoła i oni dotarli do miasteczka i powiedzieli, że szukają białych ludzi. Przyszli do zajazdu dla koni, bo nie było żadnego innego miejsca dla ludzi, aby się zatrzymać i powiedzieli, czy są tu jacyś biali ludzie? Oni im powiedzieli, tam na strychu. Oni tam przyszli i nie znali naszych imion i powiedzieli, czy wy jesteście biali? My powiedzieliśmy tak. Oni opowiedzieli nam, że Bóg ich tu przysłał. My zostaliśmy tam do około 3 czy 4 rano, zmagając się z ich problemem w kościele i brat Howard Carter zaczął przedstawiać im wszystko, w co mają wierzyć i wszystko, co mają robić, jak prowadzić ten kościół. Oni to wszystko zapisywali, gdy on do nich mówił. Modliliśmy się z nimi i oni ucieszyli się. Zapytajcie, czy oni czekali na świt? Świt nie ma nic wspólnego z ich życiem. Gdy skończyliśmy, oni wyszli i poszli z powrotem przez te pustkowia. Powiedzieli, że wracają do domu. Nie mieli czasu czekać. Musieli wracać do domu i powiedzieć w kościele, co biali ludzie powiedzieli im o Bogu i o Biblii. I jak rozumieć Biblię? Gdzieś tam oni wierzyli w Boże obietnice, że gdy Bóg powiedział, że biali ludzie tam są, a nas tam nie było w tym momencie, gdy Bóg to powiedział. Dotarliśmy tam dopiero za 3 dni i im też zajęło 3 dni, aby tam dotrzeć. I to jest cud Boga. Gdybyśmy my tam dotarli jeden dzień później, gdyby oni tam dotarli jeden dzień później, to nigdy w życiu byśmy się nie spotkali. Chcę tylko, żebyście wiedzieli, że Bóg jest prawdziwy i że Bóg jest wielki i Bóg nie wypada z interesu. Boże, błogosław tych, którzy się uczą. Boże, błogosław tych, którzy trzymają się prawdy i ich nie odrzucą, którzy je przyjęli, wierzą w Boże obietnice i trzymają się ich aż do śmierci. I za błogosławieństwo każdego, który słucha i ogląda. Dziękujemy Ci. Niech tak się stanie. W imię Zbawiciela. Amen. Amen.